Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Muszę sobie troszeczkę grę przyciszyć, bo głuchnę. Ostatnio tutaj skończyliśmy przy nowym poziomie i w ogóle muszę Wam jedną rzecz powiedzieć, a nawet dwie. Po pierwsze, okazało się, że cały postęp od początku gry, czytajcie te tak naprawdę 2,5 godziny materiału wcześniej surowego, się nie zapisał i musiałam to wszystko przejść na nowo, więc będę miała więcej apteczek na przykład. Zresztą mam ich teraz aż 11. I rzecz, którą odkryłam sama po jakimś czasie, nie wiem dlaczego wcześniej tego nie ogarnęłam, to jest, jeżeli otworzymy sobie nasz palm top, to mamy tutaj Weapon Selection. I my możemy sobie w każdej chwili zmienić broń. Do pistoletów maszynowych nie mamy już amunicji, ale dzięki temu możemy na przykład sobie założyć inną broń, na przykład shotguna. Mamy też harpun, więc no, żałuję, że nie używałam tego wcześniej. Myślę, że możemy sobie założyć w takim razie tą spluwę. Wygląda całkiem fajnie. No, nie wiedziałam, że mamy aż tak duży wybór amunicji i w ogóle asortymentu. Także no, mój błąd, ale na szczęście jesteśmy w stanie w miarę szybko z tego skorzystać, więc wykorzystajmy sytuację i myślę, że zejdziemy na dół. Ja chyba muszę ręcznie zejść. Chociaż nie powiem, bardzo mi się nie podoba typ schodzenia. Dobra, rozumiem chyba, jak to trzeba załatwić. No, na dół raczej nie chcemy spadać. W ten sposób. Dobra, fajnie w sumie. Nie wiem, czy to nam się zamknie, czy nam się nie zamknie. Biorąc też pod uwagę to, że niestety musiałam przechodzić ten poziom tak jakby na nowo, to niestety, ale nie zrobiłam też, nie zebrałam takiej ilości skarbów jak wcześniej, także mogę ich mieć mniej. Wydaje mi się, że tutaj coś lata. No, łudzę się na jakąś apteczkę jeszcze do kolekcji, ale widzę, że niestety nic z tego. No, tak jak mi się wydawało, coś tu biega i są to tarantule. No, nawet całkiem sporo was. Dobrze, przed nami kolejne przejście. Dobra, tu mogę pójść. No proszę. Czy tutaj jest druga rękawica? This was here long before the upper temple was added. Protonor's runes again. My son, your treasures here and far, this gauntlet's twin, your belt Meginjord, and the mighty Mjolnir, are protected by the dead to keep Jormungandr subdued. But the map's been destroyed, and recently. If one of Thor's gauntlets was here, it's gone now. What's this? Natla, I see your goal and am your puppet no longer. Richard James Croft. Father did this? R.J.C. Strange. Father never used his middle initial and monograms to avoid confusion with his father. That's where you hid the artifact, you sly old fox. No dobrze, czyli musimy wrócić do łódki. Wychodzi na to, że nasz ojciec zabrał jedną rękę Tora. Boże, rękę, rękawicę. No dobrze, fajnie. Możemy zejść na dół.
Wiecie, ja jestem zawsze taka skonfundowana w takich grobowcach, bo nigdy nie wiem, którędy mam schodzić i gdzie. No tutaj wychodzi na to, że mogę gdzieś zejść. Dobra, moi drodzy, już mniej więcej czaję, co mamy zrobić, więc spróbujmy. Schodzimy tutaj na dół, tak jak żeśmy schodzili, bo nie wiem, czy ten most już przesunęłam. Nie przesunęłam go jeszcze. Zaraz zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj słychać dźwięk skarbu, ponieważ zaraz zobaczycie zresztą czemu. Tutaj się otwiera przejście i tu można sobie znaleźć skarbik. Dobra, tylko Laro, proszę, nie spadnij. No i teraz, tak jak podejrzewałam, musimy się dostać jakoś na drugą stronę, na dół. I tutaj możemy sobie właśnie zejść. Dobra, spróbujemy sobie spaść bezpośrednio. I teraz tutaj musimy się dostać. I tutaj możemy dalej most przesuwać. Nie wiedziałam, że to tak będzie działać, ale no cóż, działa to tak, więc spróbujmy stąd wyjść. W sumie fajna rzecz, nie? Dobra, jesteśmy na maksa przesunięci. Dobra, i teraz tutaj. I teraz wracamy na górę. Chociaż nie musimy chyba wracać na górę. Jeszcze. Kręcimy, moi drodzy, w drugą stronę. No i świetnie. Udało nam się odblokować sobie dalszą drogę. W sumie w porządku. Trochę nie skumałam na samym początku, musiałam chwilę tutaj pogłówkować, więc na szczęście te moje zmagania wam po prostu stąd wytnę. A my tutaj śmigamy. And I am Thor no longer, it seems. I wonder how he charged it up again. Wygląda, jakby się rozładowała, ewentualnie jakbyśmy potrzebowali gdzieś drugiej, żeby to mogło zadziałać tak jak trzeba. Do wody rozumiem, że nie chcemy wpaść. Chociaż, kto wie, może mogłam wpaść do wody. Tutaj coś dla mnie przygotował ktoś, jakąś apteczkę. Wiecie, ja takimi rzeczami nie będę gardzić. Ale widzę, że nic. Do góry, na bok, do tyłu. Do tyłu chyba. Nie do tyłu? To jak? Moment. Tak. Tak. A tu jest drążek. Dobra, jestem troszeczkę ślepa chyba dzisiaj. Ten drążek miał się opuścić? Chyba się otworzyło na amen. Kurde, trochę to jest nieintuicyjne, muszę przyznać. No, widzę, że Lara umie naprawdę dobrze oddychać. Pod wodą. Ja bym tyle nie wytrzymała bez tlenu. Dobra, płyniemy jak najszybciej. There was a map, but father destroyed it. Well, the acorn certainly didn't fall very far from the tree. He did it deliberately. To keep the information from Nattler. But I'm sure he recorded everything first, and what's more, he found Thor's other gauntlet. Where's money? Right under your nose.
Dobrze, moi drodzy, udało nam się przejść fragment w wybrzeżu Tajlandii. Przed nami posiadłość Croftów, co ciekawe. Wracamy, bo no, tutaj prawdopodobnie ojciec Lary ukrył to, co trzeba. Możemy sobie wybrać strój. No, myślę, że weźmiemy sobie ten standardowy. I broń. Tak naprawdę możemy sobie wziąć może znów maszynowe. O ile mam dalej amunicję. My apologies, Lady Croft, but I have not tended to the crypt. Why didn't you ever tell us this was down here? Yeah, I wish I still didn't know. You know what? I'll wait up here. I did warn you that playing your music so loud could wake the dead. Ok, moi drodzy, już do Was wracam. Początkowo planowałam zakończyć ten film tutaj, ale ostatecznie materiał wyszedł mi około 11-minutowy, więc pomyślałam sobie, że aż szkoda zrobić taki króciutki odcinek dla Was, więc po prostu przejdziemy się i... Kurde, ale tutaj jest dużo skarbów. Wybaczcie, jeżeli słyszycie pralkę w tle, no niestety pranie trzeba robić. Dobrze, ciekawy grobowiec, trzeba przyznać. Kto by się spodziewał, że takie coś można mieć pod swoim domem? Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnych umarlaków, chociaż no tutaj niestety w tej grze jest sporo takich miejsc. No, ta krypta troszeczkę mi się nie podoba, muszę przyznać. A jeszcze was jest więcej? No jest tutaj trochę skakania. Jest jakieś rusztowanie, widzę to, idę. Nie pytajcie, po co przyszłam po skarb? Dobra, tam mnie jeszcze namierza. Tutaj niby mogłabym zejść w sumie tędy chyba na dół. Chociaż ja bym wolała chyba zejść w ten sposób. Wyskoczymy tam sobie? Nie wiem, ale tędy na pewno. No i świetnie, jesteśmy na dole. No, dużo pająków. I to nawet sporo. Dobrze, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Tu jest jakieś przejście, które jest chwilowo zamknięte. Tutaj pewnie będzie kolejny skarb, który mogę w sumie zebrać. I tak się nawinął. Włączymy sobie latarkę, bo nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Dobra, tutaj coś jest. Czy tutaj jest gdzieś jakiś przełącznik, o którym ja nie mam zielonego pojęcia? O, jak najbardziej. Tylko jak się tam dostać? Chyba, że to będzie sprawa na później. W sumie nie ma co się dziwić, no Lara pewnie tutaj nigdy nie była, chociaż wiedziała, że jest krypta. Podejrzewam, że tamtędy górą muszę sobie wejść.
Czyli po tych rusztowaniach będziemy się wspinać. Dasz radę doskoczyć do góry? Jasne. W porządku, dajemy radę. I siup. W ogóle też taka rzecz, o której też się dowiedziałam. Jak jesteśmy na statku Amandy, to wydawało mi się, że tam nie ma żadnych apteczek, a okazuje się, że jest ich nawet całkiem dużo. Tylko ja je omijałam, bo one troszeczkę inaczej wyglądają. Wow! Już rozumiem, w czym błąd popełniłam. Dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dawaj. Jeszcze raz. Wiecie, jak ja za dużo fejlę, czy coś w jednym miejscu stoję za długo, to staram się wam to wycinać, oczywiście. Chociaż czasami bywa z tym różnie. Dobra, przejdę sobie tak, bo będzie dużo szybciej. Już wiem, w czym popełniłam błąd. No, dawaj. Super, jesteśmy gdzieś wyżej. Tak jak się spodziewałam, pewnie będzie sporo pająków. Nie myliłam się. Tutaj jest jakiś drążek, zanim z niego skorzystam. Co to był za dźwięk? Pająki. Nie wiem, czy ten drążek mi coś daje, czy nic kompletnie. Wydaje mi się, że powinnam jednak na moment zawrócić na górę. Co ten drążek daje? Ja go mogę stąd wyjąć i chyba o to chodziło. A moment. A tutaj niczego nie ma na górze? Tutaj jest skarb. No dobra. W sumie może być. Czyli musimy i tak iść na dół. Wiecie co? Nie wiem, czy ten drążek mi się przyda. Ale wzięłabym go sobie. Mogę się też nim w sumie bronić, więc okej. Dobra, czyli mamy jakieś podziemia. Możemy iść lewo, możemy iść prawo. Tutaj coś jest. Są klocuszki, więc podejrzewam, że będą mi potrzebne. Mogę się wspinać na górę. Są jakieś wajchy. Okej, wajchy nie działają. Podejrzewam, że żadna w takim razie nie działa. Mogę też tego użyć. Dobra, mechanizm jest zablokowany, czaję. Tutaj pewnie jest to samo z tymi wajchami. Mogę wejść na górę. Aha, czyli trzeba wyżej, dobra. Dobra, nie w ten sposób. No dobrze. Chyba rozumiem, że później będę musiała się tutaj raczej wdrapać, żeby dostać się tu. Tutaj na razie jest zamknięte, więc nie zdziałamy zbyt wiele. Dobra, czyli musimy coś podziałać w innych pomieszczeniach. Stąd bodajże przyszłam. Tutaj jest klocuszek. Okej, i klocuszek trzeba dać tutaj, rozumiem. No, tam jest coś leżące. Mhm.
Aha, rozumiem. Wróciłam tam, gdzie wracać nie chciałam. I zrobił mi się punkt kontrolny. Dobra, jestem z powrotem na dole. Tutaj jest jeszcze jeden klocuszek. Mi się wydaje, że potrzebujemy otworzyć przejście, ale z drugiej strony, a nie tutaj, bo tutaj byłam, a po drugiej stronie nie. No niestety, będę miała co wycinać dla was. Przynajmniej już tą pierwszą część z Tajlandii mam zmontowaną, więc tutaj nie będzie tego aż tyle. Chociaż nie ukrywam, mam dużo znowu napisów dla was do zrobienia. Nie wiem, czy część z was w ogóle z nich skorzysta, natomiast... Cóż... Zastanawiam się teraz, czy ja w ogóle dobrze robię, idąc z tym dziadostwem. Tutaj w ogóle nie byłam po tej stronie. Jest punkt kontrolny i właśnie tutaj mogę sobie otworzyć. Tylko po co ja potrzebuję otwierać te dwa przejścia, to ja w ogóle nie rozumiem. A może tu byłam? Nie, nie byłam tutaj. O, proszę bardzo. A gdzie zostawiłam ten drążek? Chociaż boję się, że ten drążek jest mi potrzebny tylko po to, żeby skarb wziąć. Dobra, spróbujmy tak, bo widzę, że mam dwa klocuszki i to oznaczałoby, że powinnam otworzyć oba przejścia tymi klockami. Czyżby o to chodziło? Właśnie, tu jest jeden i drugi mam w rękach. Możemy spróbować, chociaż nie wiem, co mi to da. Może dzięki temu zaskoczy jakiś mechanizm, gdy te obie furtki będą otwarte. Ewentualnie po prostu robię sobie jakiś skrót i robię go po prostu bez sensu. Szkoda, że nie da się troszeczkę szybciej iść. Niestety. Dobra, te wystarczą? Dwa? Tak jest, wystarczą. Wygląda to tak, jakbym miała to mieć po coś. Tu będziemy mieli wycieczkę. Bo są jeszcze te dźwignie. Tu jest jeszcze jeden w ogóle klocek. Tutaj gdzieś zgubiłam w ogóle ten drążek. Chyba. Albo i nie. Aha, tutaj w ogóle jakimś prawem nie położyłam ani jednego klocka. Chyba muszę otworzyć po prostu te dwie bramy. Wydawało mi się, że pająki słyszałam. No to co tam, moi drodzy, u was? Wybaczcie, że tak muszę wolno chodzić, ale no Lara, niestety, no to jest, podejrzewam, ciężkie, więc drepczę. Niestety nie mogę tego jakkolwiek przyspieszyć. Czy to coś da? Mamy otwarte przejścia z obydwu stron. Tędy przyszłam, więc podejrzewam, że tutaj już nic więcej nie znajdę. Moim zadaniem jest odblokować tamte drzwi na górze. Tylko pytanie, jak to zrobić? O, proszę bardzo. Tutaj się otworzyło. Czy ja znalazłam właśnie relikt? Tak. Tak całkiem przypadkiem. I czy to było wszystko tylko i wyłącznie po to? Nie wiem. Dobra, to jest mój drążek. To nie działa. To też nie działa.
No ale tutaj mogę wchodzić sobie na górę i pytanie, po co ja to mogę robić? Chyba, że jest jakoś w jakiś sposób ta brama zablokowana. No i po co? O proszę, tutaj coś jest na tym. Na tym daszku. Wow! Nie o to mi chodziło. Ale wychodzi na to, że ja powinnam dostać się właśnie tu. Ale po co? A może nie tu? Znowu błądzę. Dobra, dajcie mi chwilę. Okej, wydaje mi się, że powinniśmy zrobić coś całkiem innego. I mamy teraz otwarte przejścia, tak? Ja bym chciała się upewnić, bo jak wcześniej tutaj wlazłam, to dostałam punkt kontrolny od gry. I wychodzi na to, że tutaj... możemy coś zrobić. Bo te bloki nam się przydadzą właśnie w tym miejscu. O, proszę bardzo. Rozumiem już, okej. To zrobimy sobie tak, że mi to weźmiesz i rzucisz. I to też sobie weźmiemy i rzucimy. I teraz przechodzimy. Z drugiej strony mamy otwarte przejście, więc nic nam się nie stanie. A my tutaj możemy coś położyć. Dzięki temu będziemy mogli używać tych dźwigni. Tutaj się chyba ta krata zbugowała, bo już dawno powinna była opaść. Chyba, że ona się... okej, ale ja tego nie potrzebuję, ja sobie przejdę tędy. Bo specjalnie sobie odblokowaliśmy drugą. I teraz tak, na razie jeszcze tym nie pokręcimy, ale możemy używać dźwigni. I możemy się pobawić teraz cieniem. Tylko teraz tak, nie wiem, jak my to powinniśmy zrobić. Chyba jeszcze Tom? Chyba, że było dobrze. Zobaczmy, czy teraz mogę tym ruszyć. Nie, dalej nie możemy tym ruszać. Czyli coś jest jeszcze nie tak. No tutaj jest raczej w porządku po tej stronie. A może powinny być tylko widoczne aniołki? Spróbujmy tak. Dokładnie. Ale to nam odblokowało tylko po jednej stronie.
jedną zasuwę. Aha, rozumiem. Jedną zasuwę, bo tamto jest troszeczkę... popsuta. Pięknie. No, troszeczkę się musiałam nagłowić. I teraz możemy otworzyć. Tak jak się spodziewałam, to jest czasówka. A, muszę wejść wyżej, dobra. To jeszcze raz sobie to nakręcę. Musimy wejść na samą górę. Pięknie. Tak na ostatnią chwilę. Co tych pająków tyle? Znaczy, dobra, nie ma co się dziwić, nie? Apteczka. I kolejny skarb. Jeszcze jeden skarb. Ciekawe. No proszę, jest druga rękawica Tora. Ciekawego on ją przyniósł, że ona się nie rozwaliła. Czy to są te wszystkie... to są te trale, o których była mowa, tak? O kurde. Zrzuci mnie, nie? Dobra. No niestety, tak trzeba było zrobić, nie przeżyłabym tego. Dobra, to jest taka mini arena, rozumiem. Robię coś w ogóle? Robię. Okej. O kurde, trzeba będzie ich tak rozwalać? Serio, wlazłaś na stół i będziesz to rozbijać wszystko? W sumie git. Dobra, musimy, rozumiem, jakoś stąd teraz wrócić.
tyczka? A po co mi ta tyczka? Ja mogę iść w dół, więc... Aha, bo ja mam teraz pytanie, czy ja mam wrócić inną drogą, czy ja mam... No tam się pewnie brama za mną zamkła, to jak mam wrócić niby? No, jasne, że... O kurde! Dobrze myślę? Chyba dobrze myślę. Tylko... Bo to mogę sobie gdzieś podsunąć i tam się potrzebujemy chyba dostać do tego głównego szybu. Czemu ja mogę te rzeczy kopać? Dobra, spróbujemy pomyśleć. Wydaje się, jakbym musiała... zrobić tak. Tylko nie wiem, gdzie mam to sobie dać niby. Na pewno nie w tamtą stronę. Dobra, przemyślmy to. Chyba tutaj. Kurde, ale to jeździ. Dobra, wydaje mi się, że tędy powinnam iść. I teraz tutaj, i teraz tu. No i teraz tutaj, na balkonik. Nie! No co ty robisz, kobieto? Nie rozumiem, dlaczego mi się puściła nagle, nie? No nareszcie. Nie no, bez jaj. Tylko po skarb tu przyszłam. Czyli jednak tam. Dobra. To pomyślmy. Skoro mam się dostać tu... Bo tutaj się nie da po tym chodzić. Tam. No tutaj za bardzo sobie tego przyciągnąć nie mogłam przez to badziewie. Chyba, że naokoło. Spróbujmy. Nie no, tu mnie gra ogranicza specjalnie, nie? Co ty tak dziwnie dzisiaj skaczesz, koleżanko? Dobra, to był chyba strzał w dziesiątkę. Chociaż widzę, że mam kolejną drogę do skarbu tutaj. A na pewno nie o to mi chodziło. Chyba, że skarb to jest kwestia opcjonalna. Na to wychodzi. No nareszcie. No i już nie działa. No niestety długo się nią nie jesteśmy w stanie nacieszyć. Wracamy. Tu jeszcze pewnie... No jasne. No, mogę sobie pozbierać te takie drobniutkie skarbusie.
I co, moi drodzy, wygląda znajomo? No, wygląda znajomo. Wiemy już, co się wydarzyło. Wiemy, że Morze Śródziemne i Tajlandia to minął tydzień od tych wydarzeń do tyłu. No, wracamy do samouczka. Teraz już wiemy raczej, jak się poruszać. W sumie twórcy zrobili naprawdę ciekawy zabieg z tym, jeżeli o to chodzi. Dobra, i teraz chyba trzeba było do tyłu. No, trzeba przyznać, że naprawdę super zabieg. Wow. No i dobra. No i co? I dowiemy się wreszcie, co się stało, bo to chyba nie jest normalne, że Alistair chciał nas zabić. O, to jeszcze nie koniec. Dobra. To gdzie by się tutaj dostać? No tutaj jest w miarę bezpiecznie chyba. Nie mogę latarki odpalić? Co jest grane? Nie mam latarki. Powaliło was, twórcy. Nie mam zbyt wielu opcji, gdzie mogę iść. Przydałoby się dostać tam. Ale jak? O, gra mi nic nie podpowiada. A tutaj wszystko płonie na dole. Dobra, to jest jedyne miejsce, gdzie mogę chyba coś robić ze sobą. Dobra, mamy z powrotem drążki. No, wejdziesz na ten drążek? Thank you.
see you in Avalon. Damn it. To jest reakcja na śmierć przyjaciela? Cholera? I've seen something like it once before. A doppelganger that Natla sent after me years ago. That one didn't have a mind of its own. But how could Natla have sent it if she's Amanda's prisoner? They're a team of sorts now. Amanda and Natla, her pet Atlantean god. What are we going to do? After I deal with the authorities, I'm going to southern Mexico to retrieve Thor's belt. What? Alistair is dead, and it's just business as usual? I need Thor's belt to get his hammer, and I need the hammer to kill a god. Dobrze, moi drodzy, udało nam się ukończyć poziom Posiadłość Croftów. Niestety nie zakończyło się to dobrze. No cóż, no zobaczymy, co z tego wyniknie później. Możemy sobie wybrać znowu strój. Ja myślę, że sobie weźmiemy... Może ten. No i standardowo maszynowe. Zaraz pewnie odpali nam się jakaś cutscenka. No, mamy motocykl. Ale moi drodzy, tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film. Niestety nie zakończyło się to wszystko dobrze, no ale cóż, trzymajcie się i wyczekujcie na nowe filmy. Cześć!